Kiedy Żydzi zostali zamknięci w getcie warszawskim, pamiętamy, że Niemcy wprowadzili takie rozporządzenie, w ramach którego każdy Żyd, który posiadał jakąś większą ilość gotówki, miał się jej wyzbyć na rzecz właśnie okupanta. A jeżeli zostałby przyłapany na tym, że tej gotówki nie oddał, czy jakiegoś swojego majątku, no to oczywiście kara śmierci na miejscu. I historia mówi o tym, że Żydzi, posiadając dużą ilość franków szwajcarskich, wezwali urzędnika z banku szwajcarskiego po to, żeby ten przyjechał do getta. Sam ten aspekt budzi pewną wątpliwość, no ale Szwajcaria była wtedy państwem neutralnym i zgodnie z moją wiedzą urzędnicy szwajcarscy mogli podróżować po wojennej Europie. I oto Żydzi spotkali się z tym urzędnikiem, potajemnie zaprowadzili go do miejsca, gdzie było dużo tych franków szwajcarskich, on te franki przeliczył i na jego miejscu one zostały spalone. I to, dlaczego tak zostało zrobione? No dlatego, że ten urzędnik wrócił do Szwajcarii i w banku zapisał te spalone franki na kontach tych osób, które zadeklarowały, że były ich właścicielami.